Micron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł. Dzień dobry, witam wszystkich dzisiaj w portalu WLC, w programie Gość WLC, a moimi gośćmi są dwie panie zespołu szkół technicznych, Monika Rębiałkowska i Sylwia Czerwińska-Modrzejewska. Witam was serdecznie, dziewczyny. Te dwie panie od 4 lat z rzędu startują w programie edukacyjnym Fundacja Anwit dla Włocławka i wiecie, co roku dostają granty na to, co przygotowują do tego programu. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym ostatnim grancie, który dostały na kwotę 16 tysięcy i 50 złotych. Ale zanim zaczęłam rozmawiać z paniami na wizji, rozmawiałyśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrywania i panie zaczęły też mówić o tych pozostałych grantach, więc czemu mamy nie powiedzieć o tych pozostałych grantach, które w poprzednich latach dostałyście, tak? Więc zaczniemy. To która z pań zacznie mówić od samego początku? Może ja. Pierwszy grant, który udało nam się pozyskać z Fundacji Anwit dla Włocławka, to była Podróż do przyszłości, tak się ten nasz projekt nazywał. Mm-hmm. I w ramach tego projektu mieliśmy tak naprawdę 4 działania skierowane do różnych grup młodzieży i dzieci o różnych zainteresowaniach. Jedne to były zajęcia związane z ochroną środowiska, czyli klimatycznie aktywni, i tam dzięki grantowi zakupiliśmy miernik do pomiaru stężenia dwutlenku węgla. Młodzież robiła badania w terenie, sprawdzała stężenie na terenach zielonych, na ulicach, opracowywała te badania. Kolejny blok tematyczny był skierowany do mojej działki, czyli informatyka w reklamie. Mhm. Witamy w wirtualnym świecie. Zajmuje się pani reklamą, prawda? Ja zajmuję się reklamą. I klasami reklamy. Mhm. Także od samego początku to jest jakby moja działka. I w ramach tego prowadziliśmy takie zajęcia również dla młodszych dzieci, gdzie projektowały sobie dzieci, młodzież na druki. No i dzięki grantowi zakupiliśmy sublimator, więc mogliśmy... Co to jest sublimator? Musimy wyjaśnić, bo ja niestety... To ja opowiem, co to jest sublimator, bo on wzbogacił naszą pracownię. Monika zapomniała powiedzieć, że ja również zajmuję się reklamą. Co prawda, jest to moje drugie zajęcie, bo przede wszystkim jestem polonistą. Ale sublimator to jest zabawka, która cieszy wszystkich, absolutnie, od najmłodszych do dorosłych, ponieważ no, to jest taka technika, która polega na tym, że za pomocą ciepła, temperatury nanosi się różne piękne nadruki na kubki, na koszulki. No to rzeczywiście praktyczna rzecz, tak, nie? Tak, to jest w ogóle coś, co przysporzyło nam mnóstwo radości uczniom i tym uczestnikom programu, ale też każdemu, kto przychodzi do szkoły, bo jak wchodzi jakiś nowy gość do pracowni reklamy, to dziewczyny, zróbcie mi kubek, zróbcie mi na przykład ściereczkę do okularów, albo koszulkę, albo podkładkę pod mysz, bo my to wszystko możemy wyprodukować. No dobrze, to powiedzcie mi, zwiększyła wam się ilość chętnych uczniów, żeby przystąpić do waszej szkoły przez to? Oczywiście, jakąś reklamę zrobiłyście z tym sublimatorem? Tak, oczywiście, za każdym razem robimy i sublimator. I jeszcze druga rzecz, którą żeśmy też kupiły z grantu, to w tym pierwszym grancie, tak? Tak, w tym pierwszym grancie. Tak, tym to był baton maker, czyli coś, co, że tak powiem, my pamiętamy ze swojej młodości. Aha. Bo każdy nosił, prawda, przypinkę albo z Limalem, albo z Iron Maiden, zależy kto czego słuchał, prawda? Więc robimy takie znaczki, magnesy na lodówkę i inne rzeczy. Super, ale metalowe takie, tak? Metalowe, tak. To się cieszy zawsze na targach największym zainteresowaniem. Stoją do nas kolejki, także... A powiedzcie mi, a jaka kasa była z tego grantu wtedy, pamiętacie? Około 20 tysięcy. Czyli też dobre 3 razy chyba pod rząd dostałyśmy maksymalną kwotę, w tym roku trochę mniej, ale to i tak jest dużo pieniędzy, da się z tego kupić dużo fajnych rzeczy. No chociażby sublimator i jak? Baton maker. Tak. A ten drugi grant, na co to było? A tutaj jeszcze chciałam tylko dodać, że zrobiliśmy też taką fantastyczną rzecz, która z kolei cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród mechatroników, bo oni zrobili łazika marsjańskiego, takiego napędzanego baterią słoneczną, który ma kamery, potrafi chwytać różne rzeczy, przenosić, przewozić. To takie rzeczy w Włocławku się dzieją? W tak, szkołach?
Tak, tak. To słabo reklamujecie takie rzeczy, muszę powiedzieć. Nie, no było i w telewizji, i w radio, i pokazywaliśmy tego łazika na różnych targach. Mechatronicy się nim i cieszyli, i chwalili, także... No, no mechatronicy, tak, oni mają chyba większy problem ze sprzedaniem tego, co produkują sami. Aniżeli taki sobie mechatronik kubek. Tak, niż taki kubek, tak. Zresztą my ich tam staramy się wspierać na wszystkich takich oficjalnych przedsięwzięciach i nie tylko, bo jednak każdemu młodemu człowiekowi jest potrzebna ta nauka prezentacji, tak, sprzedania tego, co potrafi robić, bo jest dużo dzieciaków, które robią fajne rzeczy, a nie potrafią się tym pochwalić. To tak wyszło właśnie też przy okazji naszych projektów, że wtedy, gdzie na przykład łączą siły technicy i tutaj byli uczniowie szkoły zawodowej, oni współpracowali ze sobą rzeczywiście no to rzeczywiście, bardzo mocno. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, to było fajne społecznie wydarzenie, dlatego że okazało się, że mechatronicy zaprojektowali tego robota, że wymyślili oprogramowanie, ale okazało się, że prawda, przyspawanie kółka to jednak już jest zupełnie inna branża i że tutaj potrzebni byli chłopcy z branżówki. Mm-hmm. I też dla nich to było bardzo nobilitujące i mówię im, zobaczcie, inżynier bez was nie żyje, jesteście tak samo ważni, równie ważni i wasza praca jest tak samo potrzebna człowiekowi jak każda inna i chcę, żebyście nie myśleli o sobie w taki sposób, że to w jakiś jest gorsze, że jesteście gorsi, że nie chciałbym, żeby to hodowało was kompleksy. Bez was ten robot by nie powstał po prostu, bo nikt nie umie przyspawać kółka. Tak samo jest przykładem, że bez piekarzy też nie będziemy jedli chleba, więc każdy musi zdawać sobie sprawę, że w miarę swoich możliwości powinien się zajmować pewnymi rzeczami. Dzięki chłopaki za te kółka. Tak a propos, a ten drugi grant, to co to było? Świat nauka w sieci i tam rzeczywiście my się mogliśmy pobawić chyba bardziej, bo zakupiliśmy sobie ploter, który nas wspomógł. To jest ploter? Ploter to jest takie urządzenie, które wycina. Które ja nie znam po prostu. Które wycina w różnych materiałach. Graweruje. Można dokonywać złoceń. My używaliśmy głównie do tego, żeby wycinać szablony i zdobiliśmy odzież wzorami takimi regionalnymi. 21 marca na takim naszym wydarzeniu w Kręcie w Reklamy był pokaz mody, także i te dzieciaki, które przychodziły na warsztaty i nasza młodzież, która również robiła te rzeczy na zajęciach i projektowych i nie tylko, po prostu poszła w pokazie mody, także to było dla nich chyba takie przeżycie, no na pewno inne, bo był zrobiony Ja mam nadzieję, że ponieważ powstaje Muzeum Fajansu, ma powstać Muzeum Takie Fajansu. Takie wirtualne chyba, prawda? Tak, w starym banku tam na ulicy Żabiej. No to mam nadzieję, że te nasze projekty znajdą, że tak powiem, kontynuację i powstanie fantastyczna, że tak powiem, nowa marka odzieżowa, która będzie zdobiona fajansowymi wzorami. A jeden z projektantów z Włocławka, chłopak, nie pamiętam nazwiska, na swoich strojach właśnie projektuje z jeszcze jednym panem, młodzi ludzie. I on właśnie projektuje stroje ze znaczkami czy tam wzorami fajansu. No. Gdzieś tam się ostatnio pojawiło to w mediach. Tak, nie? Na Włodzi. Widocznie był u nas na konferencji. U was uczył w szkole. Tak, albo był na konferencji. Być może. Także no mówię, to nasze może mniej ekspansywne te wzory, że tak powiem, bo to były takie elementy, bo młodzież starała się zrobić takie rzeczy, w których by rzeczywiście wyszła. Mm-hmm. Że tam gdzieś na dżinsowej spódniczce właśnie może nie niebieski, a złoty wzór, taki, żeby było bardziej nowocześnie, tak chcieli to wprowadzić, ten nasz wzór fajansowy, tak trochę w XXI wiek, taki, który dla nich jest do przyjęcia, tak, bo no jednak taki zwykły, klasyczny fajans im się nie zawsze kojarzy. Kojarzy im się z babcią, a nie z młodym człowiekiem w tej chwili. Chociaż te wzory fajansu wracają, nie? No to tak. Chociaż ten chłopak jest przykładem, ale gdzieś tam to nadal robi się popularne, ludzie je sprzedają, ktoś to kupuje, więc sama mam parę sztuk takich w domu, wiecie. Myśmy wtedy jeszcze robiły fajną bardzo rzecz, to Monika jest specjalistą od takich różnych plastycznych rzeczy, bo ja niestety
potrafię sobie wiele rzeczy wyobrazić i wykonać pod warunkiem, że one nie wymagają talentu plastycznego, bo jak kiedyś narysowałam dziecku sarnę, to przypominała psa i pani powiedziała, żebym więcej tego nie robiła. Dlatego się z nią przyjaźnię od wielu lat. Kiedyś się uzupełniałaś, że tak, jesteście tak. Takim dream team. Ty myślisz, tak. A ty pracujesz. No trochę tak jest. No i wtedy żeśmy zrobiły taką też fajną rzecz bardzo, a mianowicie powstały książki interaktywne dla dzieci. Bardzo nam się to podoba w ogóle. Takie, o tyle interaktywne, że one miały tam różne zakładki, kieszonki, sznurowadełka i tym podobne rzeczy. To też było robione w ramach tego projektu. No i oczywiście tradycyjnie oddaliśmy też część tych pieniędzy chłopakom z mechatroniki, bo też nas cieszy, że oni tworzą, wymyślają i też powstał wtedy robot i dron, który służy w szkole do tej pory. Fajnie, że tak. Nawet nie wiedziałam, że są tacy zdolni u was w szkole. No sporo jest takich dzieciaków, które rzeczywiście je robią aplikacje na telefony. Jedna jest w sklepie właśnie Playa dostępna. Taka aplikacja, co prawda nasza, że tak powiem, nasza szkolna, ale jest dostępna, można sobie tam ściągnąć. Super, naprawdę zdolna młodzież. Fajnie, fajnie, to cieszy, jak taka zdolna. Okazuje się, że jest zdolna młodzież, nie? No i zeszły rok to była dla nas frajda niesamowita, ponieważ to jest nasze dziecko zeszłoroczne. To jest gra Wkręć się w reklamę. Planszówka, którą robiliśmy właśnie z ludźmi z reklamy. Różne tutaj były jak gdyby pomysły na to, jak ta gra ma wyglądać. My chcielibyśmy, żeby też dzieciaki odciągnąć trochę od tych komputerów i żeby one też zrobiły inne rzeczy. I żeby zachęcały też swoich kolegów na przykład do... To jest taka gra nie tylko dotycząca reklamy, chociaż jak gdyby tematyka jest związana z reklamą, ale to jest gra też społeczna, ucząca relacji, ponieważ są tam i kalambury, i trzeba siebie zareklamować jako najlepszego przyjaciela i odpowiadać na różne śmieszne pytania. Także ona też jak gdyby buduje więzi i relacje. No to też pracowałyście razem nad tym? Tak. Razem oczywiście z dzieciakami. Młodzież, tak. Tutaj to trzeba powiedzieć, że... No za każdym razem. Za każdym razem młodzież, ale tutaj, że tak powiem, oni się poczuwają, że to jest ich, takie bardzo ich, bo tam jednak no, pod jakimś tam większym naszym nadzorem to robią, a tutaj oni dali mnóstwo pomysłów od siebie i z tych pomysłów no, to projektów złożyliśmy. Było chyba około 20 projektów tych gier planszowych, przeróżnych. Może powinni się ze mną sprzedawać takie pomysły. Firmom, które zajmują się produkcją gier. Może, ale to jest tak, że jak się coś zaczyna robić za pieniądze, to już tak nie kręci. My jesteśmy niestety społecznie nakręcone i chyba uzależnione od takiego działania. Absolutnie to nam daje taki napęd na cztery koła. Oprócz Anwilu przecież robimy jeszcze mnóstwo innych projektów. Dostałyśmy też pieniądze z mBanku kiedyś na Escape Room. Teraz piszemy Erasmusa, ciągle coś piszemy. Tu zdobywałyśmy jakieś książki dla biblioteki, gry planszowe, ciągle. Ale oczywiście też tym napędem są dzieciaki. A jak zaczyna się coś robić za kasę, to one też inaczej na to patrzą, że może to nie jest takie czyste, takie klarowne, transparentne, że może my to robimy tylko i wyłącznie dla pieniędzy, a nie dla nich. A my byśmy chciały, żeby oni wiedzieli, że to jest dla nich, że... No fajna idea, ale z drugiej strony może zawsze szkoła by zarobiła na takiej zasadzie, nie? Za sprzedaż samego pomysłu. Czasami zarabiamy pieniądze. Kilka razy nam się udało sprzedać właśnie te... Monika robiła przypinki dla Geberitu. To znaczy nie było sprzedaży jako takiej. Myśmy dostali od nich darowiznę, a w zamian za to, żeśmy wykonali dla nich różne gadżety reklamowe. Czyli no ja mówię na takiej zasadzie, no, nie? Że gdzieś tam... To było fajne też. Też dzieci miały taką... Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby oni mieli takie poczucie, że to, co wymyślają, co robią, że to się przekłada na jakiś materialny produkt, że to widać, że to jest po prostu. Że to nie jest tak, że tych pomysłów się gdzieś tam rozmywają i nic z tego nie ma. W zeszłym roku, znaczy dwa lata temu, uczniowie z mojej klasy napisali też projekt do budżetu obywatelskiego i dzięki temu powstały rowery miejskie i to jest w ogóle rzecz, która ich napędziła niesamowicie. Super. Bo one są, oni je widzą, to zostało zrealizowane, korzystają sami z nich, więc to jest naprawdę super sprawa. Dlatego te no, finansowe sprawy są ważne, ale to najważniejsze, żeby oni mieli poczucie, że mogą coś sami zrobić. Okay. A ten czwarty grant? A tutaj ostatni? Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że tak, że oprócz gry w zeszłym roku co powstało? Też dron. Dron i taki robot, który tam segreguje po kolorach, po ciężarze.
takie ramię. My z tej dziedziny nie jesteśmy specjalistkami, ale też będziemy niedługo. Efekt jest taki, że ten dron, że ten robot po prostu jest taki, chłopaki mówią, że to do linii produkcyjnej ma zastosowanie, że można wykorzystać te umiejętności, które tam są wprogramowane. Czyli... do tego robota. Czyli kolejny raz się z chłopakami z mechatronik podzieliliście. Tak, no, to znaczy zawsze to jest albo mechatronika, albo informatyka, no bo jak gdyby to są takie kierunki, które są w szkole. Tutaj informatycy też, no my mówimy o mechatronice, ale zawsze informatycy są w jakiś sposób zaangażowani w to. I w tym roku również będą. Ponieważ no, w zeszłym roku byłyśmy, tutaj było takie wydarzenie przy, teraz jak się nazywa, WSH? Przepraszam. Państwowa uczelnia zawodowa. Tak. W każdym razie w zeszłym roku oni robili, no tak jak się jakaś nazwa utrwali człowiekowi w głowie, to potem nie można się nauczyć innej. I oni w zeszłym roku razem z nami zaprosili takiego tira z Erasmusa. To był takie mobilne centrum nauki i tam po prostu oni pokazywali fantastyczne rzeczy, które nam się podobały. Młodzi ludzie w ogóle w tym tirze nas tam oprowadzali po tym świecie nauki i powiedzieli, że większość z tych rzeczy możemy sobie sami zakupić. Więc jak tak powiedzieli, to co my z mojego zrobiłyśmy, stwierdziłyśmy, że musimy napisać następny projekt, żeby właśnie to mieć w szkole na stałe, prawda? No i to ja powiem o mechatronice, a ty powiesz o reklamie. I dwie rzeczy, które żeśmy kupimy z tegorocznego projektu, to jest zestaw do wirtualnej rzeczywistości. Chcemy stworzyć taki wirtualny pokój zagadek, z którego będzie można wyjść, jak się odpowie na różne naukowe pytania. A to będzie taka gra w komputerze, czy jak to będzie? Nie będzie gra w komputerze, to będzie tak, że będzie się zakładało okulary i będzie się w pokoju zagadek. VR, tak. To będzie taki... A druga rzecz, która nam się potwornie podobała, to była mata z takim robotem Fotonem, polskim robotem, która służy do programowania, czyli można zaprogramować drogę tego robota, co on ma po drodze wykonać. No i to jest o tyle też fajne, że jak się nauczą tego nasze dzieciaki, i informatycy i mechatronicy, to będą potem mogli uczyć innych. Tych, którzy przychodzą do nas na warsztaty czy na konferencje, wkręci się w reklamę. Opowiadaj, chciałaś 3D? Ja chciałam 3D, zawsze chciałam drukarkę 3D. Nie mamy jeszcze drukarki, dostaliśmy pieniądze na długopisy 3D. Mieliśmy możliwość... Co to znaczy ten długopis 3D? Bo drukarka 3D to wiem, ale długopis 3D? To jest jakby trochę prostsza wersja drukarki, czyli trzeba niestety do niej mieć trochę więcej umiejętności manualnych, ponieważ projekt można ale sobie... Ale to dobrze. To dobrze, bo trzeba to ręcznie samemu wykonać. Można zrobić projekt oczywiście w komputerze i sobie szablon przygotować, no ale trzeba mieć pojęcie, że forma jest właśnie, nie jest płaska, tylko ma głębokość, szerokość, wysokość. Trójwymiarowa, tak. Jak sama nazwa mówi. Więc no, trzeba ten każdy wymiar sobie rozrysować i następnie za pomocą długopisu takiego specjalnego, który rozpuszcza, to się fachowo nazywa filament, czyli taką kolorową żyłkę, można sobie stworzyć tak naprawdę to, co się narysowało. Nadal nie wiem, o czym mówicie. Takie, można sobie na przykład wieżę Eiffla wydrukować do postawienia na biureczko. Znaczy, z tymi długopisami jest też fajnie, dlatego że myśmy zaplanowały zakup tabletów, w których uczniowie będą to projektować, a później no, drukarkę kupilibyśmy jedną, czyli jakby poszło do programu, poszedł program, czy poszedł projekt do drukarki, no to trzeba by było stać i patrzeć, jak ona drukuje, tak? A długopisy są o tyle dla nas bardziej interesujące, że trzeba to manualnie wykonać, tak? A po drugie, no mamy 10 długopisów zamiast jednej drukarki, czyli mamy 10 osób może tak, pracować zaangażowanych. Tym, tak? I nie stoją i patrzą, tylko jednak wykonują te prace. Więc o tyle to jest bardziej interesujące. Także myślę, że wyszło to na lepsze tak naprawdę, że nie drukarka. No bo jednak te umiejętności manualne no, są przydatne, tak? My coraz bardziej... zanikają. Zanikają, tak. A no trzeba... w jakiś sposób ich zachęcić do tego, żeby jednak tą rękę ćwiczyć. Później to przy pisaniu też wychodzi,
wychodzi przy jakichś tam prostych takich pracach, które trzeba zrobić i to nie tylko na reklamie, ale też na informatyce czy mechatronice, gdzie oni muszą coś zlutować, przyciąć. To są takie rzeczy, które teraz bywają dla niektórych kłopotliwe. I to wam się przyda do reklamy, tak? Przyda nam się do reklamy, ale no tutaj będą z nami informatycy jak najbardziej współpracować. No bo oni muszą to wcześniej zaprojektować, tak? Oni mogą nam uszykować szablony, pomóc przy uszykowaniu tych szablonów, bo tutaj no nie wszyscy jeszcze na tych tabletach graficznych potrafią pracować, do nas przychodzą często na te zajęcia. Mamy taką stałą grupę, która przychodzi z podstawówki do nas. Oni się już parokrotnie pytali, czy na pewno będą w ferie zajęcia, bo oni czekają. No więc no już teraz są starsi, ale przychodzili jako uczniowie tak naprawdę piątej klasy, więc zaczynaliśmy z takimi dziećmi młodszymi. I one przy tych starszych rzeczywiście nabierały umiejętności, no, kształciły jakieś takie swoje dodatkowe zainteresowania. Także to było fajne dla naszych starszej młodzieży i dla tych młodszych dzieciaków, że mają się od kogo nauczyć, tak? Że jest ktoś, kto im pokaże, albo że się uczą razem. To taki aspekt właśnie społeczny, który i dobrze na te młodsze dzieciaki i dobrze chyba naszym zrobił, bo oni mogli być z siebie dumni, że coś wiedzą potrafi. Coś więcej, że potrafią pokazać, że mają cierpliwość, bo jednak te młodsze dzieciaki szybciej się nudziły. Także to było dla nas bardzo fajne doświadczenie. A ci młodsi to teraz czekają na te ferie, tak? Tak, oni czekają, żeby przyjść do nas. Będziecie mieli wtedy te długopisy i będą z tego skorzystać. Tak, oni z tego skorzystają, więc oni nawet nie wiedzieli, na co my napisaliśmy ten projekt, na jakie rzeczy, ale oni po prostu stwierdzili, że oni lubią do nas przychodzić. Niezależnie co by było, to oni przyjdą, bo uważają, że będą fajne zajęcia. Wasze projekty, które składacie w tych grantach, no, są naprawdę zadziwiające i pewnie ja sama bym takich nie wymyśliła. Skąd czerpiecie pomysły? Bardzo dużo jeździmy. Dużo zajęć w szkole, to znaczy tyle, ile można, bo oczywiście musimy realizować program, ale dużo zajęć odbywa się poza szkołą. Jeździmy do Torunia, do Warszawy, do Galerii Zachęta, do CSW, ale jeździmy też na zajęcia z reklamy, na targi, do szkoły, nawet narodką, na animację poklatkową. Staramy się uczyć od tych, którzy umieją więcej, wiedzą więcej. Czerpiemy od nich inspiracje, spotykamy się z tymi ludźmi później, także... Czyli wiedza jest córką doświadczenia w waszym przypadku. Oczywiście. Jakie plany na następny grant? Już macie? Już myślicie, czy nie? Bo ja wiem, że ten jest w trakcie realizacji, ale kolejny będzie chyba do września przyszłego roku składany, czy wcześniej? Tak, także na razie jesteśmy zajęte pisaniem Erasmusa, bo... Teraz Erasmus przed wami? Tak. W zeszłym roku nam się nie udało, teraz robimy to razem z taką firmą, która się tym na co dzień zajmuje, więc mam nadzieję, że te wskazówki... Zabrakło nam paru punktów w zeszłym roku. To jest najgorsza sytuacja, jaka się może człowiekowi przytrafić. To tak jak się uczyć dużo i dostać się 4 z minusem, albo 3 z plusem. Tym bardziej, że grant do Anvilu to są tam... Jest to 6 stron, a grant do Erasmusa to jest 70 stron. Więc jak się napisze te 70 stron, jeszcze część po angielsku i to nie wyjdzie... No, to człowiek jest mocno zdenerwowany. W związku z tym w tym roku poprosiliśmy o wsparcie. Stwierdziliśmy, że będziemy się uczyć od tych, którzy umieją. Prawda? Więc... Więc to następne już napiszecie same. Tak. Znaczy i tak go piszemy same, tylko ktoś, kto koryguje od razu na bieżąco i poprawia i ewentualnie daje jakieś tam wskazówki, czy prosi o uzupełnienie czegoś, więc to jest w ogóle najlepsza forma, bo od razu się uczymy. Także... Oprócz Fundacja dla Anvilu, Anvil dla Włocławka i oprócz Erasmusa coś jeszcze? Bo widzę, że jesteście takie aktywne w tym, co robicie. To znaczy, pisałyśmy do mBanku i tak jak mówiłam, powstał wtedy matematyczny escape room w szkole. No teraz będziemy miały rok taki trudny o tyle, że stulecie szkoły przed nami, więc jak gdyby jesteśmy oczywiście z Moniką zaangażowane w różnego rodzaju działania związane z tym stuleciem. Także to będzie pewnie rok bardzo pracowity dla nas, ale oczywiście na pewno coś nam wpadnie do głowy po drodze. My jeszcze robimy szkołę pozytywnego myślenia i napisaliśmy w międzyczasie takie to króciutkie, na 2 strony, co było taki
To był w ramach realizacji zadania taki krótki projekt konkursowy, właśnie angażujący społeczność, angażujący naszych uczniów. I to właśnie projekt miał być związany z obchodami stulecia szkoły. Akurat tak się udało to wpasować, że można było w tą szkołę pozytywnego myślenia ten projekt dopasować do naszych potrzeb. No tam pewnie rozstrzygnięcie nawet będzie szybko, bo to projekt się kończy w grudniu, więc cały projekt, bo on trwał cały rok szkolny i mieliśmy z tego projektu różne tam takie działania. No ale kończył się tym, że można było złożyć do konkursu też taki krótki projekt i pozyskać, no pamiętam kwoty. Ja właśnie zapomniałam, bo mówimy tylko o tych projektach, z których są pieniądze, a my realizujemy całą masę projektów z Centrum Edukacji Obywatelskiej, na przykład właśnie ze Szkołą Pozytywnego Myślenia, takich, z których nie ma pieniędzy, ale z których są jak gdyby profity w postaci wiedzy, wyjazdów, szkoleń. Dzieciaki były 2 lata temu na wizycie studyjnej w telewizji, w radio, wyjeżdżały na różnego rodzaju szkolenia. To nie są jak gdyby pieniądze tak, że one nie wpływają na konto, ale tak naprawdę takie rzeczy, na które oni jeżdżą, to kosztują bardzo dużo pieniędzy, gdyby mieli za to zapłacić. Także też robimy takie rzeczy. Była u nas zachęta, mieliśmy takie działanie w przestrzeni miasta z mieszkańcami. Tak, 3 dni byli u nas trenerzy, mieliśmy zmieniać wizerunek miasta, to była taka głośna akcja, bo na Placu Wolności postawiliśmy olbrzymi stół przykryty obrusem, piliśmy tam z mieszkańcami herbatę, a także powiesiliśmy 10 kg jabłek na drzewie z pozytywnymi myślami, można było sobie zerwać takie jabłko z dobrą myślą, wypić z nami herbatę. Na początku ludzie byli nieufni, ale potem przysiadało się bardzo dużo ludzi, okazało się, że jest mnóstwo ludzi samotnych, którzy na co dzień nie mają z kim porozmawiać i była to dla nich fajna okazja, żeby zamienić słowo z drugim człowiekiem. Ostatnio do studia trafiają do mnie sami fajni nauczyciele, którzy w swoich środowiskach szkolnych organizują bardzo wiele rzeczy dla uczniów młodszych, starszych, korzystając z wszelkich możliwości, jakie im dają instytucje, czy to państwowe, czy prywatne, i korzystają z tego. I wy dwie dziewczyny jesteście tutaj kolejnymi osobami, kolejnymi nauczycielami, które trafiły do naszego studia. Moimi państwa gościem w programie Gość WLC była Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i Monika Rębiałkowska, dwie panie nauczycielki zespołu szkół technicznych, które 4 raz z rzędu udowodniły, że jeżeli się składa wniosek o grant, to ten grant można dostać i 4 grant kolejny raz trafia do tej szkoły. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Ja gratuluję i życzę dalszej takiej aktywności i pozytywnego nastawienia do tego, co robicie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na zajęcia. Z chęcią skorzystam, przyjdę. Dzięki. Mikron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł.